To jest telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska. Zapraszam Państwa na poranny przegląd prasy. Mamy poniedziałek, 18 dzień lutego, a zatem mamy świeże wydania tygodników tutaj już ze mną na stole. Drodzy Państwo, tygodnik Sieci alarmuje o mocnym ataku na naszego papieża Jana Pawła II. Grzegorz Górny ujawnia, że to na Pawła II ma być zrzucona wina za tolerowanie i tuszowanie skandali homoseksualno-pedofilskich w Kościele. Nagonka właśnie ruszyła. Zaczynamy od tego tematu. Zniszczyć autorytet Jana Pawła II, papież z Polski. Coraz częściej obwiniany jest o tolerowanie i tuszowanie skandali homoseksualno-pedofilskich, pisze Grzegorz Górny i pełna zgoda. Jan Paweł II ma się stać swoistym kozłem ofiarnym, na którego zrzuci się odpowiedzialność za klimat przyzwolenia dla licznych ofiar obyczajowych w Kościele. W ostatnich miesiącach z kręgów watykańskich wychodzą przecieki, że szykowany jest atak na pamięć o Janie Pawle II. Jego kulminacja ma przypaść w okolicach 21 lutego, gdy w Rzymie rozpocznie się konferencja na temat nadużyć seksualnych w Kościele, na którą zjadał się przewodniczący episkopatów z całego świata. Polski papież ma się stać swoistym kozłem ofiarnym, na którego zrzuci się odpowiedzialność za klimat przyzwolenia dla licznych afer homoseksualno-pedofilskich w Kościele. Ich negatywnymi bohaterami okazują się księża, biskupi, a nawet kardynałowie. W związku z tym coraz częściej pojawia się pytanie o odpowiedzialność za ich nominacje, o wiedzę na temat ich zboczeń oraz ewentualne tuszowanie przestępstw. Grzegorz Górny opisuje kulisy tej sprawy, mówi o tych przeciekach i opisuje historię tych skandali także i o tym, kto mógł wiedzieć o tym, co działo się w tych poszczególnych przypadkach. No właśnie, Janowi Pawłowi II, który zawsze starał się dostrzegać w swym rozmówcy lepszą stronę osobowości, nie mieściło się w głowie, że ksiądz katolicki może fałszywie przysięgać, klnąc się na Boga, i to w obecności samego papieża, pisze Grzegorz Górny, mówiąc o tym, że niektórzy z tych podejrzanych właśnie nawet zarzekali się, przysięgali papieżowi swoją niewinność, jeżeli chodzi o tłumaczenie się z tych publicznych już nawet często przy zarzutach. Sprawa z 2004 roku, czyli na pół roku przed śmiercią Jana Pawła II. Na audiencji papież przyjmuje kapłana, któremu udzielił publicznie błogosławieństwa z okazji 60-lecia święceń kapłańskich, choć już wówczas urzędom watykańskim znana była mroczna przeszłość meksykańskiego duchownego. Okazał się on homoseksualistą, pedofilem, narkomanem, malwersantem finansowym. Gdy umierał w 2008 roku, odmówił na łożu śmierci wyspowiadania się, przyznając, że jest niewierzący. Księża, z którymi rozmawiałem, pisze Grzegorz Górny, o tym w Rzymie, uważają, że fakt publicznego wyróżnienia tego kapłana przemawia raczej na korzyść papieża, bo gdyby miał świadomość podwójnego życia kapłana, nigdy by tego nie zrobił. Co ciekawe, ten sam kapłan w swojej książce Atak na Ratzingera twierdził, że Jan Paweł II nie miał świadomości, kim naprawdę jest ów kapłan. Więc tutaj katolicy a homoseksualizm, kolejna odsłona piórem księdza Andrzeja Kobylińskiego. Jak ta sprawa będzie wyglądała też tego 21 lutego, kiedy to spodziewany jest atak na świętej pamięci Jana Pawła II. Będziemy się przyglądali już teraz. Warto o tym mówić, warto wyprzedzać fakty, zwłaszcza jeżeli szykowane są tak potężne działa przeciwko papieżowi Polakowi. Więcej jeszcze ciekawych tekstów w tygodniku Sieci. Michał Karnowski w swoim słowie wstępnym pisze o Gazecie Wyborczej, TVN i mecenasowi, którzy mecenasie, którzy zaplątali się we własne nogi. Mowa oczywiście o aferze z Gazety Wyborczej, do której za chwilę przejdziemy. Rzucimy jeszcze okiem na tygodniki pozostałe. Miłość w czasach komórki. W Newsweeku prawie milion Polaków korzysta z aplikacji randkowych. Dlaczego to robią i co za tym znajdują, co tam znajdują. Grzegorz Schetyna, Mecz życia i wszyscy komuniści Kaczyńskiego, mówi Newsweek.
Tusk wraca Tygodnik Wprost i tworzy nowy obóz polityczny. Piszą o tym dziennikarki Tygodnika Joanna Miziołek, Eliza Olczyk, zwracając uwagę na to, że Donald Tusk może utworzyć nowe ugrupowanie, no, pomijając Grzegorza Schetynę, który gdzieś tutaj z boku. I kim jest Gerald Birkfellner? Człowiek, który nagrywał Jarosława Kaczyńskiego, pyta i śledzi Tygodnik Do Rzeczy, a tu już przechodzimy do Gazety Wyborczej, która powraca do wątku wspomnianego austriackiego biznesmena. Gazeta Wyborcza dzisiaj odnośnie taśmy Kaczyńskiego publikuje kolejną bombę, jak zapowiada. Jest to kopia dowodu, ale uwaga, wypłaty 50 tysięcy złotych, które Austriak miał w centrali PiS przekazać jako zapłatę za podpis księdza z Rady Fundacji Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego. Oryginał jest jednym z dowodów w postępowaniu prokuratury, ale no właśnie, jest to potwierdzenie wypłaty, ale nie wiadomo już, gdzie ta wypłata trafiła, bo nie jest to potwierdzenie przelewu, jest to potwierdzenie wypłaty gotówki, która to trafia na ręce, no chyba tego Austriaka, bo mamy tutaj, próbuję doczytać się z tego szokującego dokumentu, który publikuje Gazeta Wyborcza, do kogo to trafia, ale mamy, drodzy państwo, no mamy zamazane te dane, wrażliwe w każdym razie, a jest, wypłacający oczywiście Austriak Gerald Birkfellner, czyli mamy potwierdzenie, że Austriak podjął 50 tysięcy złotych. Gazeta Wyborcza próbuje dowieść, że te pieniądze i właśnie pochodzące z tej konkretnie transakcji trafiły do jako cel na podpis księdza z Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, bo to, że te pieniądze trafiły do księdza, to też już Gazeta Wyborcza dementowała, bo najpierw użyła w lidzie niepełnego sformułowania, że te pieniądze były dla księdza, a potem, zresztą po interwencji Romana Giertycha, Jarosław Kurski przeprosił za to sformułowanie, użył innego, właśnie dla księdza miało to być, ale nie na ręce księdza, więc wszystko jest tutaj mocno, mocno pogmatowane. No ale ta afera toczy się, Gazeta Wyborcza podkręca co i rusz kolejne wątki. W Polsce Żydzi bez lęku, drodzy państwo, w Rzeczpospolitej. Fala antysemityzmu uderza w zachodnią Europę, a w naszym kraju Żydzi czują się bezpieczniej. Bardzo ważna informacja i bardzo dobrze, że akurat dzisiaj się ukazała, drodzy państwo, w świetle tego, co słyszymy. Nadal słyszymy, izraelski szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówi o Polakach, którzy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. A tu widzimy fakty, badania socjologiczne, społeczne, pokazują zupełnie co innego. Chodzi mianowicie o to, że to w zachodniej Europie szaleje antysemityzm, w Polsce Żydzi czują się bezpiecznie. Grupa żółtych kamizelek brutalnie zaatakowała w sobotę Żyda, który przypadkowo spotkał manifestantów na bulwarze w centrum Paryża, wybitnego intelektualistę wywodzącego się z rodziny polskich Żydów, którzy przeżyli Auschwitz, musiała wziąć w obronę policja. To była nienawiść jak w czasach pogromów, przyznawał zaatakowany. Zadzwonił do niego prezydent. To, co się stało, jest absolutnym zaprzeczeniem tego, czym jesteśmy, co czyni z nas wielki naród, powiedział Emmanuel Macron, prezydent Francji oczywiście. Ale ten atak nie był aktem odizolowanym. W ubiegłym roku we Francji zanotowano 541 agresji na tle antysemickim, aż o 74% więcej niż w 2017 roku. Jak pokazuje ten sobotni przykład, jego sprawcami niekoniecznie są imigranci pochodzenia muzułmańskiego, ale także rodowici Francuzi. Z kolei w Niemczech w 2018 roku było 1646 aktów agresji wobec Żydów, najwięcej od 10 lat. A jak podaje Jerusalem Post, w piątek na spotkaniu z dziennikarzami izraelskimi w warszawskim Muzeum Polin premier Benjamin Netanyahu podkreślił, że antysemityzm jest dziś groźniejszy w zachodniej Europie niż we wschodniej. W Polsce czuję się bardzo bezpiecznie, o wiele bezpieczniej niż w Paryżu, gdzie muszę stale uważać na otoczenie. Jeśli wprowadzamy monitoring naszych synagog, to w obawie przed ekstremistami, którzy mogliby przyjechać z zachodu.
Mieszkam w Warszawie 28 lat i tylko raz zetknąłem się z aktem fizycznej agresji, mówi Rzeczpospolitej naczelny rabin Polski. Drodzy państwo, mówimy o tym, fakty mówią też same za siebie, a nadal musimy, no niestety, walczyć z tymi wypowiedziami izraelskich polityków. Jedynie fakt, że toczy się tam kampania wyborcza, w jakimś stopniu usprawiedliwia ich radykalne wypowiedzi na własnym gruncie, no ale to, że my o nich słyszymy i że one nadal padają, to jednak jest nie do pomyślenia i nadal, drodzy państwo, polskie władze powinny reagować i tak się dzieje. Już mamy ten sygnał, że Mateusz Morawiecki na pewno nie pojedzie na ten szczyt Grupy Wyszehradzkiej, który ma odbywać się w Izraelu, a po kolejnych tych skandalicznych wypowiedziach mamy już informację, że żaden z polskich dyplomatów może się tam nie pojawić. Wcześniej była informacja o Jacku Czaputowiczu, ministrze spraw zagranicznych, który miałby reprezentować nasz kraj właśnie na tym szczycie w Izraelu, ale polska delegacja w ogóle jako taka w Izraelu stoi pod znakiem zapytania. A szkoda pod tym względem, że to Grupa Wyszehradzka jest dla nas bardzo ważna, może to miejsce, w którym się odbywa, czyli Izrael, jest bardzo niefortunne w świetle tego, co się dzieje. PiS gra na 300+, jeszcze w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wyprawka szkolna na każdego ucznia, podobnie jak 500+, będzie gwarantowana ustawą. Opozycja mówi o zagrywce pod wybory. Rząd odpowiada, tego oczekują rodzice. Kolejne świadczenie, które uruchamia Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, czyli to 300+ i mocny nacisk rządu na to świadczenie. Przypomnijmy, jest to wyprawka dla uczniów, najkrócej mówiąc. W fakcie, drodzy państwo, o podwyżkach emerycie, taką dostaniesz podwyżkę. My o tym mówiliśmy już w telewizji w Polsce.pl z wiceministrem rodziny, pracy, polityki społecznej Stanisławem Szwedem w ubiegłym tygodniu, z jego końcem. W czwartek konkretnie mówiliśmy o tej waloryzacji emerytur, która od 1 marca czeka wszystkich zainteresowanych. Podwyżki w zależności od świadczenia, drodzy państwo, widzimy, o ile więcej emeryci uzyskają. Jest to nawet 70 zł na miesiąc więcej dla emerytów. Coroczna waloryzacja emerytur, to trzeba podkreślić. Mamy też informacje na rynku o tym, że Polska jeszcze nie zginęła. W ważnych branżach, centrach usług IT wyrastają groźni rywale. Nasze atuty, polskie atuty, czyli pracownicy znający języki, wciąż są magnesem dla inwestorów. O tym pisze dzisiaj Puls Biznesu, donosząc o tym, że w naszej gospodarce, na polskim rynku, bardzo dobrze się dzieje. Polska na radarze 80% firm. W usługach wyrósł nam rywal, a w projektach produkcyjnych brakuje specjalizacji. Chętnych do inwestycji jest bardzo dużo. 80% firm jest na radarze inwestorów i to jest bardzo dobra informacja, no bo to właśnie na inwestycje w kraju, jeżeli chodzi o te dobre wskaźniki gospodarcze, można było jeszcze trochę narzekać. Jak widzimy, to może się zmienić już niedługo, bo jesteśmy na celowniku inwestorów i bardzo dobrze. Drodzy państwo, to wszystko, jeśli chodzi o przegląd prasy dzisiejszej, poniedziałkowej, a za chwilę kolejny punkt programu. Zapraszam.